Witam bardzo serdecznie, z tej strony Agrowymysłowo i bodajże to jest odcinek numer 9, nie jestem tego pewien, ale na pewno tak jest. Dzisiaj mamy do zrobienia ważną rzecz. Dzisiaj będziemy kultywatorować pola, które mamy tutaj. Do tego nam posłuży kultywator, który mamy tutaj. Podczepiamy go sobie. I zaczynamy obrabianie ziemi. Więc chciałbym podziękować za 22 łapki, które wbiliście. Żebyście obejrzeli odcinek numer 10, musicie wstawić tu co najmniej 25 łapek, więc wydaje mi się, że jest to możliwe do zrobienia. Skultywatorujemy sobie dwa pola dzisiaj. Dzisiaj odcinek będzie taki, nie wiem, powiedzmy do wykonania na jedną rzecz. Ale po prostu w 10 odcinku planuję zrobić kampanię sianokosową na dwie łąki. I prawdopodobnie to już będzie ostatni odcinek z serii FS18 Polska Wieś. A dlaczego ostatni? Planuję robić nową serię na kanale. Wiem też, że aktywność pod tą serią jak diametralnie wzrosła, tak diametralnie spadła. Pod ostatnim odcinkiem było 300 wyświetleń, około 400 wyświetleń. Wiem, że odcinki są bardzo prymitywne, ale postaram się wrzucić ich więcej. Ostatnio zająłem się też shortami. Tak, shortami się zająłem. Pod jednym shortem mam aż 3700 wyświetleń, więc bardzo dużo. To bodajże były ziemniaki, bo dziwicie się, czemu nie ma filmików z ziemniaków. Nie było czasu. Dzisiaj będzie prawdopodobnie robiona kiszonka. Kukurydza na kiszonkę, więc może coś tam nagram. W kolejnym, może mam taki pomysł zrobić serię FS18 bazującą na Messiah, na New Hollandach, na Fendach. Na Fendach raczej nie, bo nie ma kombajnu Fend. Nie ma czegoś takiego, jest Combine Class. Ale wiem, że jeśli byście lubicie tą serię, ale żeby obejrzeć następny odcinek, muszę troszeczkę być bardziej trochę, żebyście, bym zachęcił was, żebyście wbijali te łapki. 25 łapek to kolejny odcinek, pamiętajcie. Więc kiedyś to było możliwe, chociaż pod jednym filmem już mamy prawie 11 tysięcy wyświetleń, więc bardzo dużo. Już 473 subskrypcje, co naprawdę przybliża nas do cennego progu, jakim jest 500 subskrypcji, bo jak będę miał 500 subskrypcji w ciągu jednego tygodnia od zdobycia tego, będę mógł wstawiać posty na karcie społeczność, a to wszystko będzie wyłącznie wasza decyzja, czy ten kanał ma dostać tą kartę społeczności, bo już nie diametralnie się już do tego progu zbliżamy. Jeszcze trochę nam chyba 27 subskrypcji brakuje, więc jeszcze troszeczkę musimy na to poczekać. Wiem, że już od 6 dni już nie było odcinka, pierwsze 7 odcinków, czy tam 6, zamieściłem w takim szybkim czasie, ale z tego powodu, że seria była bardziej aktywna na początku swojego istnienia po prostu, bo głównie seria FS18 Polska Wieś to była pierwsza seria, gdzie miałem tyle wyświetleń, prawie 20 tysięcy wyświetleń, co jest naprawdę dla mnie sporym osiągnięciem, mimo że na YouTubie ostatnio mi nie szło tak dobrze, chociaż wrzucałem różne ciekawe filmy rolnicze, ale z filmami rolniczymi może być teraz problem, bo ze względu na nachalną ilość obowiązków nie będzie możliwe nagrywanie. Może wrzucę wam jakiegoś shorta z tej akcji, ale nie jestem pewien, czy powstanie jakiś odcinek z akcji Kiszonka Kukurydz 2022, ponieważ ze względu, że nagrywałem rzadko kukurydzę. Pierwsze nagranie było w 2018, a drugie było w 2020. I to było właśnie
tyle z nagrywania, bo chciałem nagrać w 2021, ale byłem wtedy chory i nie mogłem nagrać niestety. Tymczasem już skultywatorujemy. Duże pole sobie skultywatoruję poza odcinkiem, bo wiem, że nie chcielibyście oglądać takiego długiego odcinka skultywatorowania. Już jest 5 minut. Tak więc, jeśli chcecie następny odcinek, musicie tu koniecznie wbić 25 łapek w górę. Zobaczycie wtedy ostatni odcinek z polskiej wsi. Albo jak chcecie, napiszcie w komentarzu, czy ta seria ma być kontynuowana, bo moje początkowe założenie to było zrobienie 10 odcinków z tej serii. Ale jeśli chcecie, widzowie, to napiszcie pod spodem, czy chcecie, żebym dalej kontynuował serię Polska Wieś FS18, bo już planuję robić nową serię. Szybko, co prawda, już się decydowałem. Ale seria będzie o Newholandzka, czyli nie będzie ciągników Newholanda, raczej będą ciągniki tylko Newholanda i będzie tylko kombajn Newholanda i będziemy się na nich tylko bazować. Bo na tym seria będzie polegać. Wszystkie maszyny oczywiście zostaną, ale ciągniki tylko będą Newholandy. Tak samo może będzie seria Massey Fergusona. Bo nie chcielibyście pewnie oglądać serii od Lindnera do Challengera, bo to byłoby nudne. Nazwa i koniec. A tutaj możemy sobie popykać. No, live'ów nie będzie, bo wiedziałem, że jak nagrywam jakiegoś live'a, to spadają mi subskrypcje po prostu. Ale musicie zrozumieć, że chyba od 2021 roku mogę live wykręcić na normalnym internecie. No, ten internet też nie jest jakiś szybki, 1 megabit na sekundę, czy tam 2. Ale da się nagrywać streamy na tym. Tylko wiecie, jak postawię dużo takich znaczków, jak na przykład ten, ale ja donate'ów nie będę chciał pobierać, bo donaty to są takie datki, a ja jestem osobą bardzo uczciwą i nie zamierzam przyjmować od swoich widzów jakichś datków. Bo ja nie jestem takim do końca jak na przykład inni youtuberzy, że robią live'y, trzepią na tym kasę, ale no ja chcę zrobić streamy, które będą non-profit, czyli te takie luźne, gdzie będziecie mogli sobie obejrzeć jakieś ciekawe rzeczy. Może kiedyś będzie jakaś transmisja z jakiejś akcji. Też jestem tego pewny. Dobra. Jeszcze sobie przejdziemy na to pole i kończymy odcinek. Niecałego pola oczywiście nie zrobimy, ale musimy to po prostu. O, jeszcze belki nie pozbierałem. Nie pozbierałem tych belek. Miałem pozbierać je na odcinku, ale zbiorę je. Już na pewno zbiorę. Ostatecznie. Zostało parę belek. Tymczasem sobie jeszcze pojedziemy ten kawałeczek i skończymy odcinek. Nie zebraliśmy tego niestety, ale no po prostu nie zebraliśmy i wyszła taka majza, czyli po prostu wyschło. Więc niebawem skończymy odcinek. W przyszłym odcinku zrobimy dłuże się na kosy. Zobaczcie, ile to jest łąk. Dwa, trzy, dwie, trzy łąki, więc jesteśmy w stanie to zrobić. Kurde, wyjechałem trochę za bardzo. Owszem, mam plany na kanał, jakieś większe, live'y to tak w mniejszej natarczywości, ale mówię wam, live'ów w najbliższym czasie nie będzie. Tak więc żegnam się z wami. 25 łapek w górę to kolejny odcinek. Do zobaczenia, na razie i cześć.